Studio Olimpijskie Tokio 2020. Słuchasz nas, jesteś zwycięzcą. Rozpoczynamy studio olimpijskie podsumowujące kolejny dzień zmagań. W studiu Jacek Zieliński, Daniel Bociąga już za chwilę z nami, także nasz gość po w sumie jednak jakby na to nie patrzeć całkiem niezłym dniu polskich sportowców, bo 4 medale dzisiaj zdobyliście. To prawda, natomiast no jakby smutek jest dlatego, że siatkówka to jest gra zespołowa, prawda? Medale właśnie w tych dyscyplinach sportowych są bardziej znaczące. Z nami Tomasz Wójtowicz. Dobry wieczór, panie Tomku. Dobry wieczór. Pan się zgodzi z tą opinią, że taki medal w siatkówkę, w piłkę nożną, w piłkę ręczną, w nic innego nie zdobyliśmy tak naprawdę w historii, to tak. Jest coś nadzwyczajnego. No tak, zgadza się, że to jednak popularność tych dyscyplin, a w tej chwili no, siatkówka naprawdę jest bardzo, bardzo popularna i to oprócz piłki nożnej, która jakby jest takim osobnym sportem, to siatkówka jest zdecydowanie na drugim miejscu. I medale zdobywane przez te drużyny na pewno mają bardzo duży taki rozgłos w całej, ale nie tylko w Polsce, ale i na świecie. No i w końcu mamy drużynę mistrzów świata. Oczekiwania były rzeczywiście związane z tym naszym występem olimpijskim przeogromne, ale są już od kilku dobrych cykli olimpijskich takie same i niestety tak samo się kończy na tych ćwierćfinałach, przeklętych ćwierćfinałach od 2004, tak, 2004 roku. Czego dzisiaj zabrakło w tym spotkaniu z Francją? Czego zabrakło? No teraz możemy powiedzieć, że zabrakło na przykład bloku, bo zdobyliśmy tylko 4 punkty blokiem, natomiast Francuzi 16. No i tak możemy wyliczać. Nie zrobiliśmy krzywdy zagrywką Francuzom. Francuzi grali lepiej w kontratakach. Także jest kilka, graliśmy za mało kombinacyjnie, bo grało, no jak patrzyliśmy na cały mecz, to się rzucało to, że tylko Kurek z Leonem atakowali większość piłek i to na podwójnym, na potrójnym bloku. No ciężko naprawdę, jeżeli się tak uprości grę, to ta gra przy takim przeciwniku jak Francuzi no nie wygląda za dobrze. Myśli pan, że gdzieś został popełniony błąd, jeśli chodzi o polską drużynę? No po pierwsze chciałbym zapytać o to, że bardzo mocno mówiliśmy o tym, że to jest zespół na złoto, prawda? Czyli jakby tutaj bardzo mocno mentalnie ta drużyna była już ustawiona na to, że ma wygrać. Czy to mogło przeszkodzić? Ale czy też były jakieś sportowe problemy, które spowodowały ten wynik? Na pewno to nie pomaga, takie obciążenie, że ty jesteś już tutaj. To naprawdę trzeba być bardzo mocnym i tą drużynę naprawdę kompletną i mocno psychicznie, żeby takie ciśnienie wytrzymać. Natomiast już pojawiają się, no, trener Heinen ma na przykład teorię i mówi, że szkoda, że grał w takiej słabej grupie, a nie w tej mocniejszej, bo miałby mocniejszych przeciwników i no jakby się było większe, tak jak Francuzi, zaprawieni by byli w boju. A Polacy przeszli łatwo i przyjemnie, no i spotkali się. Ale pan w to wierzy? To może być powód, panie Tomaszu? To faktycznie pan wierzy w taką teorię, że jakbyśmy mieli lepszą, znaczy trudniejszą grupę, to byłoby lepiej dla nas? No nie, no bo
zawsze jeżeli się ma takie plany, że chcemy wygrać medal, to nieważne jaka grupa przechodzi się jednego przeciwnika za drugim i przejść do przodu. Ja myślę, że tak strasznie im nie zaszkodziło. No może troszeczkę takiego zabrakło przetarcia mocniejszego, ale żeby to był główny czynnik do tego, żeby przegrać mecz, przecież prowadziliśmy 2-1 i 7-4 czwartych. To tutaj dla poparcia tych słów, które pan przed chwilą powiedział, ja przytoczę wypowiedź Marcina Możdżonka jeszcze sprzed turnieju olimpijskiego, który powiedział, że rzeczywiście pewnie lepiej byłoby zagrać w mocniejszej grupie, ale to nie zdecyduje o końcowym sukcesie lub porażce. Natomiast lepiej by było dla tej reprezentacji grać w mocniejszej grupie, bo to może w jakiś sposób jej pomóc, natomiast to nie będzie miało decydującego wpływu na pewno. No właśnie, to nie było właśnie decydującym czynnikiem. Mogło to potem wyglądać lepiej po takiej mocniejszej grupie, natomiast nie decydującym było czynnikiem. Co stało się w tym tiebreaku? No bo wspomniał pan, że prowadziliśmy 2-1, później no ten czwarty set on też był wyrównany przez dużą jego część, natomiast no ten tiebreak to jakąś katastrofą był dla nas. Ja miałem wrażenie, nie wiem czy pan się ze mną zgodzi, ale to Francuzi w tym tiebreaku walczyli o życie z zaangażowaniem, z poświęceniem, natomiast u nas było trochę chaosu i mam wrażenie, że tam nerwy zdecydowały o tym, iż my ten tiebreak przegraliśmy. No bo zaczęło właśnie... Według mnie zaczęło się to w czwartym secie, kiedy myśmy stracili przy 7-4, straciliśmy 4 punkty pod rząd. Francuzi wyszli na prowadzenie i to oni się jakby nakręcili, to oni uwierzyli w to, że można powalczyć, że można wygrać. I po tej walce, którą wygrali w czwartym secie, oni przystąpili do piątego bardzo nakręceni, z taką wielką chęcią właśnie do grania i to się potem pokazało w grze, w obronie, w wyciąganiu trudnych piłek, w ataku, gdzie kończyli większość piłek, a u nas zaczął uciekać mecz. No i pojawiło się też na pewno zwątpienie. Oprócz tego, no tak jak mówię, graliśmy ciągle na dwóch zawodników. No i ile można atakować, mimo że po 20 parę punktów zdobyli i jeden, i 20 parę punktów drugi, to no przecież musi się przydarzyć jakiś błąd jeden czy drugi, bo no bez przerwy atakować na podwójny czy potrójnym bloku to jest bardzo trudne. No i Francuzom było łatwiej wtedy podbijać piłki, czy nawet blokować ataki. Wydaje się, że polska drużyna jakby była przekonana już o tym, z kim będzie grać w półfinale, prawda? Myśmy bardzo mocno mówili o tym, że tam czeka na nas kolejny rywal, a tymczasem okazało się, że trzeba przejść ten etap, wygrać z Francją. No ale to my tak mówiliśmy, to nie wiemy, co tam działo się w środku drużyny. Ale nie masz wrażenia, że siatkarze tak również mieli takie poczucie, że to jest tylko etap, że już jesteśmy kolejny krok dalej? No, mam nadzieję, że nie. Panie Tomaszu, jak pan sądzi? Nie, znaczy tutaj w Polsce cały czas był nacisk na to, że najpierw trzeba się specjalnie przygotować na ćwierćfinały i to jest najważniejszym zadaniem, wygrać w ćwierćfinałach. A kto tam będzie, bo przecież nikt nie wiedział jeszcze wcześniej przed olimpiadą, że na przykład zamiast Stanów Zjednoczonych będzie Argentyna w półfinale, jak się okazało potem. A my cały czas byliśmy przygotowywani do tego, żeby wygrać ten ćwierćfinał, żeby przełamać się na tych olimpiadach
po tych olimpiadach przegranych. No a potem co w półfinale, to już będzie, zobaczymy, będziemy grali dalej. Przecież oni się znają, te wszystkie drużyny grają ze sobą nie tylko na olimpiadzie, ale przecież na mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy, także to są zawodnicy, którzy są doświadczeni i wielokrotnie grali, wielokrotnie wygrywali, wielokrotnie też przegrywali, więc tu też decyduje taka forma dnia, oprócz tego też właśnie psychika. Gdyby pan coś mógł zmienić, to już ostatnie pytanie w naszej rozmowie, gdyby pan mógł coś zmienić w tym meczu, jeśli chodzi o polską drużynę, gdyby wprowadzić jakiś element, który by pomógł w tym, że ten mecz zakończyłby się naszą wygraną, co to by było? Ciężko było coś zmienić, bo jak widzieliśmy Kubiak, bo tam w pewnym momencie no przecież brakowało nam trzeciego przyjmującego, który by pomagał tej dwójce atakujących. I Kurkowi, i Leonowi, żeby jeszcze ktoś pomógł, no to za Kubiaka wszedł Śliwka. Nie wychodziło. No. To nie to, co było, więc znowu następna zmiana. No, nie za bardzo już było kogo wpuścić. Były zmiany na środku. Jeden środkowy, drugi, trzeci. Były próby zmian. Nie wiem, czy jakiś as w rękawie tam został na ławce, chyba raczej nie. Tomasz Wójtowicz, mistrz olimpijski z Montrealu z roku 76. Na razie tak pozostanie. Dobra wiadomość jest taka, że kolejne Igrzyska Olimpijskie nie za 4, a za 3 lata, więc szybciej tak. Będzie szansa, przełamać. Pan Tomasz obiecał, że będzie z nami za 3 lata, kiedy będziemy oczywiście relacjonować Igrzyska z Paryża. Serdecznie pozdrawiamy, dziękujemy za tę analizę taką na gorąco. No, mieliśmy nadzieję, że będziemy mogli sobie jeszcze kolejne mecze Polaków pokomentować, poanalizować, ale niestety stało się jak stało. Dziękujemy serdecznie, pozdrawiamy. Dziękuję bardzo. A w sumie za nami przecież całkiem udany niezły dzień. Tak. Bo jeżeli ja wiem, tylko wiesz, to jest tak, że ten mecz przegrany właśnie z Francją powoduje to, że my zapominamy o tych medalach, tak, które dzisiaj były zdobyte, bo gdyby to był inny dzień, gdyby siatkarze grali wczoraj albo jutro, to może, a tak to albo, myślimy wiesz, gdyby o tym. Kolejność inaczej się ułożyła, że najpierw ci siatkarze, gdyby przegrali, a potem Anita Włodarczyk poprawiłaby nam humor, Malwina Kopron poprawiłaby nam humor, nasze kajakarki. Zapaśnik, więc tak naprawdę źle to nam się wszystko ułożyło. Ten dzień nam się po prostu fatalnie rozpoczął, ale trzeba oddać, że Anita Włodarczyk po raz trzeci i dołącza do bardzo takiego zacnego grona, bo obok Ireny Jeśli chodzi o lekką atletykę... Kamila Stocha, natomiast Robert Korzeniowski ma tylko 4. Tak, ale jeśli chodzi o lekką atletykę, to nie ma sportowca drugiego, który by 3 igrzyska z rzędu zdobywał złoty medal. Oprócz tego Karolina Naja i Anna Puławska, drugie miejsce w kajakarskim finale K2 na 500 metrów. Swoją drogą w przypadku Karoliny Naj to też jest kolejny wielki sukces, bo ona tak, w Londynie wywalczyła brąz, w Rio brąz, w Tokio srebro. No i wreszcie nasz zapaśnik. Słyszeliśmy także w radiowej audycji informacyjnej Wiadomościach głos jego siostry, która przecież jest także medalistką z Rio. Ostatnia. Znaczy teraz już nie, bo teraz brat odebrał jej tą Tadeusz Michalik. Tak, tą możliwość bycia ostatnią osobą, która zdobyła w zapasach medal. Wyobrażasz sobie, jak oni się, jak byli mali, to bili się z sobą? No nie wyobrażam sobie. W każdym razie, no cóż, pozostaje nam czekać sukcesów kolejnych polskich sportowców i chyba pozostaje nam tutaj głównie właśnie zwracać uwagę na lekkoatletykę, bo jeszcze Marcin Lewandowski, któremu udało się awansować do półfinału biegu na 1500 metrów, chociaż udało mu się decyzją sędziowską, ale Lewandowski do tego biegu, do tej imprezy on napisał dzisiaj w mediach społecznościowych, że to nie jest tak, że on się przygotowywał do tej imprezy 3 lata, 4 lata czy 5 lat. On się przygotowywał do tej imprezy całe życie.
Natomiast stało się tak, jak się stało i on uważa tę decyzję sędziów przywracającą go do rywalizacji jako drugą szansę, którą otrzymał od Boga. Jak najbardziej. Teraz ma tylko moment, bo ile to jest czasu? No to nie jest dużo, prawda? Żeby przebiec. Trzeba przebiec i wygrać medal i wszystko będzie w porządku. Zapomnieć. Wobec czego pozostaje nam w dalszym ciągu mocno trzymać kciuki, bo miejmy nadzieję, że zapomnimy jednak o tym niepowodzeniu, o tym medalu, na który chyba najbardziej czekaliśmy, ale będziemy cieszyć się innymi, także niespodziewanymi. No niestety to akurat wynikami. Prawda, że ta siatkówka to było to, na co... Tam mamy szansę jeszcze w żeglarstwie, w 470-kach, a więc jeszcze ten dorobek się oczywiście pewnie powiększy. Oczywiście, że tak, natomiast no, ta siatkówka, chcieliśmy ten finał, chcieliśmy zobaczyć ten mecz finałowy, nie wiem, z Brazylią, z Rosją, nie zobaczymy. To wszystko w tym wydaniu Studia Olimpijskiego. Na kolejne zapraszamy na antenę radiową, a także do telewizji Polvision. Studio Olimpijskie Tokio 2020 na antenie Polskiego Radia 1030 Chicago. To niewiarygodne! Sportowy radiomost na trasie USA-Japonia. 14 godzin różnicy, ponad 6000 mil odległości. Żaden problem.